na temat kwestii głosowania. Pytania. Myślę, że warto kilka słów na temat tego budżetu obywatelskiego, bo w wielu miastach... Nie, ja nie chcę, tylko chcieliśmy jego. Ale on też chce. Ale ja nie chcę, żeby tak zrozumiał. Myślę, że warto wspomnieć, czym jest budżet obywatelski. Nie, powiem, że chodzi o kanawicę, ten budżet obywatelski, jakby coraz więcej osób głosuje, coraz więcej osób... Nie, ja ci dałam to, żebyś to innego pisał. Dobra, dobra, dobra. Daj by wyładować. Ale daj ten, ja już to załaduję, nie. Odkrywam, że pierwsze głosowanie, to można było głosować tylko i wyłącznie osobiście. W tej chwili już można głosować przez internet, co też wielu osobom ułatwia, bo nie trzeba wychodzić z domu, tylko można zagłosować. Jeżeli chodzi akurat o Katowice, to mieszkańcy sobie to cenią, bo można wybrać sobie konkretne rzeczy u siebie, w swojej dzielnicy. I co jest też ważne, że jest zgłaszanych ileś propozycji i mieszkańcy wybierają te, na których im najbardziej zależy. Właśnie, nie wiem, chociażby wodny plac zabaw, czy nie wiem, wybieg dla właścicieli czworonogów i dla ich psów, tak naprawdę wybieg właśnie chociażby dla psów, czy innego rodzaju propozycje dla książek do biblioteki. To są różne konkretne propozycje, czy ścieżek rowerowych, a sobie dokładnie w tym momencie mieszkańcy wybierają. Ja myślę, że przy budżecie obywatelskim istotne jest to takie podkreślenie, że właśnie tutaj też przy zgłaszaniu propozycji jest taki dialog mieszkańców z budżetem miasta. W tym momencie to jest tak naprawdę taka darmowe badanie jest, na czym mieszkańcom najbardziej zależy. Bo tak jak powiedziałam, nam się czasem wydaje, że w pierwszej kolejności powinien być może powstać chodnik, a mieszkańcy dochodzą do wniosku, że nie, im na przykład bardziej zależy, żeby był chociażby plac zabaw dla dzieci, czy siłownia na świeżym powietrzu na przykład dla osób. Także to jest bardzo dobra rzecz, taka stricte pod mieszkańców. To właśnie tutaj dotykamy sedna, że to jest stricte pod mieszkańców, to ma zwiększać ich partycypację, czyli udział w tym takim wspólnym zarządzaniu tą naszą wspólnotą. Tylko problem na podstawie Gdańska, ja mogę o tym powiedzieć, polega na tym, że miasto ceduje, tak jak już wspomniałem, ceduje te rzeczy, które należą do jego obowiązków. To, co powinien zrobić, to, co, do czego jest zobligowany. A to jest przerzucane na budżet obywatelski z takim podejściem, że tutaj szczodrzy włodarzy miasta przekazują mieszkańcom do wyboru, że mogą sobie naprawić chodnik lub zwiększyć, poprawić osiedle na ulicy. Ale to jest obowiązek miasta. Tu pani dyrektor dobrze wspomniała, kwestie tutaj to powinny być sprawy, które poprawiają naszą jakość życia, ułatwiają nam. Umożliwiają nam to na przykład... To nie jest taka realna dyskusja, nie chcę się z związkowych dla seniorów na przykład. Sam powiedziałeś, ale po co? Ale już nie taka infrastruktura twarda, typu chodniki, naprawa drogi, oświetlenie. To są obowiązki miasta i one powinny się obowiązywać. A nie mi to zdjęcie. Czyli budżet obywatelski jako kwestie takie oddolne. Tak. Dobra, idziemy spać. Pan o tym wspomniał, bo często nawet taka oddolna inicjatywa może dotyczyć właśnie chodnika, który powinien naprawić włodarz miasta. Tak, już. Mamy telefon, bardzo prosimy. Bo ja ci będę robić tutaj teraz. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Eugeniusz z okolicy Kolonii, a powiem, że się wstydzi. Jestem z Kaszub, dokładnie z Kościerzyny. Jestem ponad 30 lat. Właśnie 3 dni temu jesteśmy znowu chorzy, na pewno Państwo słyszeliście, co się stało w Kolonii, ale o tym temacie nie będę. Najpierw, bo później zapomnę, jeżeli mi wolno, serdeczne pozdrowienia dla kapelana Bractwa Kurkowego z Kościerzyny i dla moich wszystkich znajomych moherów, czy moherków, jak mówią, które często mamy bardzo dobre kontakty. Dzwonię właśnie z Pomorza, gdzie w Pomorzu wiadomo, jest maherowy. No, jeszcze proszę Państwa, ten świat maherowych beretów to jest taki uparty, że rzeczywiście. Pytanie, co się dzieje na tym, że w moim mieście ani jeden PO, PSL, SLD nie występuje pod swoim szyldem, ani jedna, są gdzieś tam pochowani. A drugie miałem też takie pytanie, dlaczego my poza granicą, nie mogłem ani listownie, ani jestem bardzo zaangażowany. Pierwsze 2 lata, jak mi pozabrali moje papiery, wymeldowali z urzędu mi, nie straciłem kontaktu, wręcz przeciwnie, jestem bardzo aktywny i bym trochę zdziwiony, dlaczego jest, my nie możemy wziąć udziału, może był powód, jeżeli ma to pomóc, jak najbardziej. A mówię jeszcze bardziej, tym bardziej, że na Pomorzu wiadomo, jaką siłą jest PO ze względu na Tuska.
Ostatnio się pytałem, to mojego radnego w moim rejonie mijają prawie 4 lata, to ja znam, a mieszkańcy tego rejonu i to w centrum nie wiedzą, kto jest im radnym. I bardzo często ja widzę na tych słupach, to są faktycznie słupy, mam tak niemiłe, bo znam bardzo dużo ludzi. Często są ludzie tylko wstawiani, bo ileś musi się tam zgadzać i tego. Aż mi przykro, że dają się ludzie tak wciągnąć. Jak bym startował, na razie nie mam mocy, kiedyś przyjdzie niedługo, bo może... Nie, ty jesteś od lalek. Ty jesteś lalkarz. Jesteś amator pijak lalkarz. Ludzie, którzy są tylko słupami. Samorządy... Pomoże, jest fatalne. No mówię ci, że nie. No, sam ale, sobie zawsze też. Ale chociaż ja jest słaby na Pomorzu, ale startuje pod egidą PiS-u. Dziękuję bardzo. Że jestem lalką, na to, że mam głowę z drewna. Poruszył pan niezwykle ważny element, no właśnie. Jakości, czy może inaczej osób, które bardzo okrągło, to jest szczególnego. Absolutnie temat najważniejszy. Mamy dwóch dzisiaj kandydujących, chyba nic dodać, nic ująć, bo to są już osoby, które mają bardzo duże doświadczenie. Mimo Janku młodego wieku, ale szapoba, rzecznikowanie, jednocześnie przecież swoje dotychczasowy dorobek, który masz, jest absolutnie imponujący. Czy pani dyrektor? No ale właśnie, też miała być dzisiaj z nami obecna pani Marta Malec, z powiatu brzeskiego, bochańskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego, numer 3 do sejmiku małopolskiego. Zresztą, jeśli by wszystko wyszło pomyślnie, wierzę, że tak będzie w przepięknej Małopolsce, jest planowana na wicemarszałka województwa małopolskiego. No właśnie, dlaczego stawiam te, między innymi na przykład ten przykład, czy przykład tu znanego z Torunia Mariusza Kałużnego? Dlatego, że na przykład pani Marta jest świetnym, doskonałym prawnikiem, prowadzący dwie bodajże kancelarie. W związku z powyższym to już pokazuje, że jeśli radziła sobie bardzo dobrze przez ten czas jako młoda osoba, teraz już bardzo doświadczona, i jednocześnie będzie umiała służyć swoim doświadczeniem i swoją wiedzą, olbrzymią, ogromną wiedzą samorządowi pomocnemu, jak właśnie samorząd województwa. I pan poruszył tutaj sprawę wagi tych, że... Pamiętasz, jakie czasy były? Naprawdę, to kto to lubi? Bardzo ładnie prezentującego się, ale jednak jest to ojciec dzieciom i jest przede wszystkim szefem Centralnego Sportu. Ładują się, już idziemy spać. Nie. Chce pracować, chce się poświęcić dla również samorządu. Tak jak pan powiedział, warto uczepiłeś zobaczyć, się, wiesz, jakiś tego. Co niektórzy chcą, ja nie lubię w ogóle dyskutować z takimi pedałami. Rozpraszają się po tych różowo-tęczowych komitecikach, a Zjednoczona Prawica idzie zjednoczonym blokiem. Oczywiście, że nie było łatwo tym z tego układem, że też na pewno były napięcia. To jest ludzkie, to jest natura, ale jednak przystąpiliśmy do kampanii, udało się, pogodziliśmy się tutaj w tym zakresie i ci ludzie znajdują się na tych listach, a im będą mieli wsparcie oczywiście rządu, bo rząd już pokazał, jaki ma program dla samorządów, o którym wcześniej mówiłam. Ta piątka też dla samorządów jest niezwykle, nie wiem, państwo muszę się wypowiedzieć na ten temat, ale ona jest niezwykle. No dobra, to idź pod. To znaczy, ja mogę powiedzieć, bo też ojciec do tego sam przekonał, że to jest właśnie ważne, żeby przedstawiciele rządu znali swoich ludzi w samorządzie. Tak jak pani minister, która zanim ostatnio rozmowę powiedziała, że my, którzy kandydujemy, mamy ze sobą bardzo często duże doświadczenie. Ja mam ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe i chcę się tym po prostu też podzielić, bo czegoś się nauczyłam, coś otrzymałam, ale też nie ukrywam, że ta współpraca cały czas jest. I ja jeszcze takie dwa przykłady chcę podać, chociażby teraz w niedzielę właśnie na Giszowcu spotkałam osobę i było bardzo, bardzo mi miło. Tutaj chcę bardzo serdecznie w tym miejscu podziękować panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro i panu ministrowi Michałowi Wójcikowi, bo jest ze Śląska. I nawet nie miałam okazji, żeby im to powiedzieć, że to jest bardzo miłe, jeżeli ja jestem u siebie w dzielnicy, wychodzę i przychodzi pani, patrzy na moją lotkę, patrzy na poparcie z tyłu, patrzy Michał Wójcik i mówi, proszę podziękować panu ministrowi Wójcikowu, panu ministrowi Ziobro, bo to jest jedyny resort, ja jestem
dyrektorem instytucji, która wysyła pisma do resortu sprawiedliwości i ten resort świetnie pracuje, otrzymujemy odpowiedzi, uwzględniają nasze uwagi. Proszę mi wierzyć, i tu w tym momencie właśnie widać to. Widać tą współpracę samorządu, widać współpracę rządu. Słuchaj, proszę mi wierzyć, że ta współpraca cały czas jest. My ze sobą współpracujemy, chociażby pani minister Beata Kempa też jutro przyjeżdża na Śląsk, żeby nie tylko dla nas, ale ona przyjeżdża, żeby tak naprawdę usłyszeć od tych ludzi, co oni chcą, jakie mają oczekiwania, a nie, że tylko słyszy je na przykład od nas. I za to też bardzo dziękuję. Mnie to nie interesuje. Jeśli chodzi o szyldy, kamery, to nie interesuje. Po prostu nie. Ludzie widzą, że te szyldy zbankrutowały. Każda jest dobra kamera, za to wie, to ty, ja nie lubię głupot. Teraz Koalicji Obywatelskiej, a wcześniej Platformy Nowoczesnej. No to szanowni państwo, czy oni są za 500+, czy nie? Raz mówią, że Polacy to rozpiją, później mówią, że im to zostawią. Raz mówią, że trzeba podwyższyć wiek emerytalny, teraz mówią, że zostawią. Raz mówią, że wolne sądy, a później mówi Grzegorz Schetyna, zapamiętamy nazwiska tych sędziów, którzy orzekli w sposób... Raz wołają konstytucję, a później mówią, pozbędziemy się wojewodów, mimo że konstytucji wojewody zniszczyły. Ludzie to widzą i widzą, jaki jest brak konsekwencji. I przede wszystkim brak wiarygodności u tych ludzi. I na przykład się nie dziwię tym samorządowcom lokalnym, którzy pewnie są znani z jakiejś swojej działalności tam wśród ludzi, że nie chcą brać na barki tego ciężaru. Ale mogę swoje wpisać tutaj, daj. Gdzie tu? Ja tylko wspomnę na koniec. No tak, ale swoje dane. W tej konwencji, której powiedział Jan. No to musisz... Jan Kantak, przepraszam, tak mówię. Gdzie swoje dane? No tutaj swoje dane. A tu nie napiszę, gdzie? Powiedział się, że program właśnie do OSP przechodził przez pana Wosia i pana i tutaj byliśmy, współpracowaliśmy. Ale maila, takim tak? samorządem, no. takim przykładem, o której tutaj mówił Janek, jest chociażby Inowrocław, prawda? No przecież ojciec na przykład odpowiedź syna, jest, o, parlamentarzysty jest. Pana... Odpowiedź? Ojciec boisz. Poczekaj, może proszę o... Już na pewno się nie promować. A ja tu mogę... Odpowiedź to jest... Nie wiesz, co to jest odpowiedź? Jest kandydatem na prezydenta. Każdy swoje wpisuje e-mail i ten. Odpowiedź to jak chcesz jakoś do nich wiadomość być. Też. Popieraliśmy jako wcześniej po prezydenta pana, ale kiedy pan zaatakował programy rządu Prawa i Sprawiedliwości, ja nie jestem w stanie dłużej informować. Cię nie znasz, twój sposób myślenia jest brutalny, jest taki trochę chamski. Jednak ideowo powiedział nie. Ja się nie zgadzam. Ja uważam, że program Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie program 500+, Mieszkanie Plus, bardzo ważne. Ja bardzo dużo o tych problemach Inowrocławia wiedziałam, chociażby też od własnego asystenta, już teraz nie jest moim asystentem, ale będę mu zawsze dziękować, pana Damiana Polaka, który też tam pomaga kampanii pana Ireneusza, ale przede wszystkim też startuje z dwójki do Rady Miasta. Wiedziałam o wszystkich problemach Inowrocławia na bieżąco. Czyli ja te problemy znają, a panu Brejzie trzeba być po prostu dość. No. Wystawa kamer. Bardzo dziękuję, pani minister. To będzie na Kempa. Stadionie. Nie będę chciała nawet wstawać. Tak bym się wpisała od razu, bo... Gdzie? No gdziekolwiek. No mogę tu wpisać, mogę tu. Gdzie się wpisuje, no. Ja dokładnie... W internecie. A ty nie powinnałeś. No też na ekranie się wpisujesz innym, nie swoim. Ale swoje dane dajesz. Do właśnie. I Murcki. To musisz, mówię ci, BX. A ty tu się boisz, a tam lecisz. No to, to jest niekonsekwentne. No próbują wykorzystać. Tak mówiła Beata Kempa. Niekonsekwentne jest. Ale to jest naprawdę bardzo nieserdeczne i nieeleganckie, bo jestem gdańszczaninem z krwi. Ja mogę z kilku numerów, ale oni tak jeden zaakceptują, bo są jedne na miarę. O, dziękujemy. Jadę do babci, dziadka. Nie ma babci, dziadka, bo żeście jako te dziady katolickie już wykończyli dawno. 40 lat miała babcia twoja, umarła, a ty masz 150. Szokone tutaj, wiesz, gadają. Oni myślą, że tu Ameryka. W Ameryce żyje ta 15-latka. Tutaj by takiej dali pożyć. A, akurat by pożyła.